Dobrze, zbadajmy kolano. A! Co się z nią dzieje? Wow! Straciła kontrolę nad nogą. Uspokój się! Proszę mi pomóc! Wygląda na to, że wszystko w porządku. Ach, co tak długo? Co to? O nie, z tym cię nie wpuszczę. Kurczę, ale jest zła. I co tu robić? Też mam jedzenie. Nie chcę go wyrzucać. Może uda mi się je teraz szybko zjeść. Jakoś to wcisnę. Okej, jeden z głowy. Następny. Ach, przecież to bez sensu. Nie wpuściła go. Zaraz. Wiem, jak przemycić te słodycze. Najpierw zdejmę krawat. I wezmę pistolet na klej. Naniosę kilka kropel z tyłu materiału. Okej, teraz gumka. Przykleję ją w paskach na całej długości. Super, teraz pora na batoniki. Wystarczy je tu wsunąć. No to zakładam krawat i wchodzę. Próbujesz mi tu coś przemycić? No nie wiem, wyglądasz podejrzanie. Lupa prawdę mi powie. Patrz, mamy takie same krawaty. Dobry gust. Udanej nauki. Udało się. Nikt nie patrzy? Nie, czyli mogę sobie coś zjeść. Który zjeść pierwszy? Tak, padło na ciebie. Resztę zostawię na później. Ale miałam ochotę na czekoladę, a ta zakazana smakuje jeszcze lepiej. Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia i picia. O nie, ta pielęgniarka wszystko konfiskuje. Ale wredna. Zabiera tej biedaczce smakołyki. Zaraz. Mam pomysł. No dobrze, pora przemycić małe co nieco. Wystarczy, że włożę słodycze za kołnierz. A sporo ich się tam zmieści. No dobra, więcej już nie wejdzie. Muszę teraz udawać wielce poszkodowaną. Masz przy sobie jakieś jedzenie albo picie? Nic podobnego. Pójdę już, jeśli pani pozwoli. Tak, udało się. Jestem genialna. Pora na kilka M&M'sów. Hejha. Jest tu mama? W końcu sobie poczytam. Muszę się jakoś przemknąć. O, dobry wieczór, matko. Niczego nie ukrywam. Jest jakiś dziwny. Nieźle, a teraz zjedz brokuły. Nie, to się nie uda. Myśl, już mam. Do dzieła, kaczuszko. Kwa. Czy to kaczka? Przewrót komandosa. Parkour. Zero strachu i litości. Tak jest. Ha, pooglądam se coś. Przeurocza. Och nie. Nigdy nie uciekniesz od brokułów. Awaryjny parkour. Ale nie umiem w parkour. To zły plan. Aha, już wiem. Hej, mamo. Chcesz zobaczyć sztuczkę? I mnie nie ma. Wow, imponujące. O, milutko. Tak, jestem geniuszem. Okej, muszę je do siebie przykleić. Nic nie może odpaść. Jestem gotowy. Chyba mam wszystko. Zaczynamy. Bardzo ciekawe. To musi się udać. Niesamowite, Leo, teraz stąd zniknie. Ciemność, ciemność widzę. Pomocy, boję się. Wszystko dobrze? Co ty wyprawiasz? Ja to wytłumaczę. Cukierki? Pięknie. To się nie powtórzy, obiecuję. Mamo, wybierz broń. Myślałeś, że ci się upiecze? W sumie tak. Przyniosłem ci kwiaty. Spoko. Dzięki. Na co się patrzysz? Na to, co powinnam była dostać. Słodycze.
Hej, słyszałem, że handlujesz słodyczami. Zgadza się. Na co masz ochotę? Wezmę wszystko. Tyle wystarczy? Ale ten dzień się ciągnie. O, dzień dobry. Co ty tam chowasz? Nic, tylko mój telefon. Zaraz się przekonamy. Nie za ciepło na kurtkę? Ach, tak myślałam, przemytniku. Może uda mi się przemknąć niezauważonym. Żartujesz sobie? Serio? Jeśli się dobrze rozpędzę, to na bank się uda. Wow, szybki jest. Biegnie w stronę drzwi. Hola, hola, kochaniutki. Udało mi się. Nie tym razem, Flash. Naprawdę myślałeś, że się na to nabiorę? Przepraszam, ja w odwiedziny do koleżanki. Czyżby? Wii! Deskorolką dookoła świata. Ojej, bardzo pana przepraszam. Przywiozłem słodycze. I dla ciebie też. Wow, to moje ulubione. O tobie też nie zapomniałem. Tak, na to właśnie miałam ochotę. Uważaj. Au, to musiało boleć. Matko, ale jestem głodna. Tylko trafiłam za karę do kozy. I po co było się tak wydurniać? Dobra, starczy. Koniecznie muszę coś zjeść. Mam paczkę po ciastkach. Może znajdę w niej coś do jedzenia. Niech będą okruszki. No dalej. Prosto do paszczy. Zaraz. Nic więcej? A, niech to. Poszukam jakiejś innej przekąski. Co tu jest? Jest! Wiedziałam, że jakiś przykleił mi się do włosów. O, tak. Tego właśnie było mi trzeba. Bardzo smaczny, ale dalej jestem głodna. Proszę pana, sorze, mogę iść do łazienki? W żadnym wypadku. Jesteś tu za karę. Wiem. Proszę zobaczyć, ile napisałam linijek. Za mało. Pisz dalej. Nie do wiary, że wciąż mnie pilnuje. O, czymś się zajął. To okazja, żeby zadzwonić. David, utknęłam w szkole. Umieram z głodu. Ratuj mnie. Naprawdę? Zobaczę, co da się zrobić. Ha? Hej, pora przemycić jedzenie do środka. Spójrzmy. Nauczyciel siedzi przy swoim biurku. O, rety, nie wierzę. To David. Hej, tutaj. Hej, Madison. Pomogę ci. Poczekaj. Oto moja deskorolka. Pomoże mi dostarczyć prowiant. Przykleję do opakowań taśmę dwustronną, a potem do deskorolki. Na koniec dołożę same najsmaczniejsze rzeczy. Teraz muszę to zawieźć do Madison, żeby nie głodowała. Heh, czajcie tę wybitność. Jestem genialny. Okej, położę tu i popchnę do niej. O ja, deskorolka jedzie. Mam ją. Zobaczę, co mi przyniósł. Tak, strzał w dziesiątkę. Same najlepsze słodycze. Matko, jak pięknie pachną. Jest, nic nie zauważył. O tak, podoba mi się, jak moje bicepsy się kształtują. Ten burger wcale mnie nie uszczęśliwia, ani nie odchudza. Hej! Co? Co jest? Ja tu ćwiczę. Możesz mi pomóc? Chciałabym tak wyglądać. Bardzo chcę mieć takie mięśnie. Wyglądają na silne. No nie wiem. Okej, chyba mogę pomóc. Niech ci się przyjrzę. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Chcesz tego burgera? Jeden gryz za jeden przysiad. A teraz pizza. No dalej. Musisz sobie na to zapracować. Spróbuj ją złapać. Uff, to była naprawdę ciężka praca. Jestem wykończona. Czy ona tutaj jest? Patrzy na mnie? Zjem sobie przekąskę. Przecież zasłużyłam. Czekajcie tu chwilę. Mam lepszy pomysł. Frotka mnie zainspirowała. Mogę coś zrobić z żelek. Tak jest. Patrzcie na to. Potrzebuję też takiej na nadgarstek. Żelkowe opaski. Jestem genialna. Ale to jeszcze nie wszystko. Słodkie sznurowadła. Tak. To wspaniałe! Teraz mogę wracać do ćwiczeń. Aha. Oto co wykorzystamy podczas ćwiczeń. Nie, dzięki! Już tego nie potrzebuję. Serio? O kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem. Poszła sobie. Czas na małe co nieco. Tylko nikomu nie mówcie. Chyba wszystko dobrze obliczyłam. Stać! Zakaz wnoszenia jedzenia i picia. Masz coś? Nie ruszaj się, muszę cię sprawdzić. Nic tu nie widzę.
ohyda! Czemu z tym tak chodzisz? Pójdę już. Przyszłaś! Patrz, co mi dali do picia. Wodę. Mam coś lepszego. Fuu! Pogięło cię? Zostanę przy wodzie. Widzisz? Ja się napiłam. Ohyda! Nie! Zaufaj mi! To przecież sok jabłkowy! Wlałam go do kubeczka i przyniosłam ci jeden. Aha! Rozumiem! Sprytne! Zdrówko! Ale pycha! O tak! To jest pyszne! Tylko tak mogę jeść brokuły. Są strasznie niedobre. A co gdybym... O, tak będzie znacznie lepiej. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Hej, mamo, czy to jest lizak? Co tam masz? Żadnych słodyczy. To moje. Ups. Oddaj to. To nie fair. Możesz iść. Stój. Spójrz za okno. Śnieg pada. Weź to ze sobą. Dzięki. Coś mi przyszło do głowy. Chcę tylko zjeść cuksy, ale najpierw to. Na pewno zadziała. Otwieramy skitelsy. Teraz taśma. Przyklejamy do szalika i kładziemy na niej skitelsy. Wygląda jak tęcza. No, tak może być. Owijamy szyję szalikiem. Mama się nie zczai. Sprzątanie mnie odpręża. Wychodzę na dwór. Och, poprawię ci szalik. Co ty masz na szyi? Cukierki? Nie do wiary. Już ja się ich pozbędę. Tak lepiej. Pa. Miłego. Pa. Haha, nabrała się. Najlepszy parasol na świecie. Witam. Mogę wejść? Nie ma szans. Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia. Żartujesz sobie? Nie możesz zrobić wyjątku? Och, momencik. Ona wygląda super. Jaka zgrabna i wysportowana. Na pewno wygra ten pojedynek. Chciałabym być nią. Hej, wpuszczaj mnie. Jasne, oczywiście. Mam genialny pomysł. Przepraszam, zaraz wracam. Okej, znalazłam rękawice, ale będzie ekstra. Mam też pianki. Zacznę układać je na rękawicy. Patrzcie na to. Ale super, ile pianek. Hej, przyszłam na zawody. Wpuść mnie. Ha? Gdzie moja zawodniczka? Hej, tu jesteś. Co ty tam robisz? Zobacz, która godzina. Ty, wpuszczaj ją. Nie zabieraj nam czasu. W porządku. Jesteście na swoich miejscach? Dobrze. Zbliżcie się. Jesteście gotowe? Tak? To do boju. Czekaj, czekaj, czekaj. To pomyłka. A masz. Dostaniesz w zęby. Co za pyszności. Tak? Świetnie! Masz więcej! Co wy robicie? Przestańcie! Nie jedzcie rękawic! Czas do szkoły! Spakuję książki. I słodycze! Są najważniejsze! Ostatni! Okej, trzeba iść! Ach, wreszcie chwila spokoju! Co to było? Chyba coś słyszałam. Skąd się wzięły te słodycze? Lio! Mogłam się domyślić. La 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 la! Idę se do szkoły! Jaki piękny dzień! Ślad prowadzi tędy. Musi być blisko. Niech to tylko dorwę. Hej! Już nie mogę się doczekać. Co to? Lio? Ona jest z tobą? Co? Nie! To niemożliwe! Niech no spojrzę!
Mama! Znalazła mnie? Ale jak? To znaczy... O nie! Słodycze! Mogę się przesiąść? Wszystko zniknęło! Na szczęście mam zapas! Uff! Wciąż tu jest! Muszę to ukryć, zanim mama przyjdzie! I chyba wiem jak! Odetnijcie nożem górną część zakreślacza! Właśnie tak! Posmarujcie klejem i przyklejcie ją do opakowania! Mocno przyciśnijcie! Zasłońcie opakowanie kawałkiem papieru i nałóżcie zakrętkę! Wygląda nieźle! Mama idzie! Nie ukryjesz się przede mną! Jeśli masz cukierki, będziesz miał kłopoty! Gdzie je masz? Nie mam żadnych słodyczy! Matko, ale wstyd! Aha! Nie nabierzesz mnie! Zajrzę jeszcze tu! Długopisy? I tyle? Mówiłem! Zaskoczyłeś mnie! Brawo! Uff, było blisko! Pora na deser! Obczaj to! Tylko zdejmę papier! Proszę! O, dzięki! Dobrze, że mama nie zauważyła! Dobre, co nie? Okej, wszystkie odpakowane. Tyle powinno wystarczyć. Nie. Nie wpuszczę cię z tym. Nie! Tylko nie moje słodycze. O tak, nic mi nawet nie kombinuj. Kurczę, całe się roztopiły. Zaraz. Mam przecież taką spinkę. I wiem, jak może mi teraz pomóc. Najpierw rozwałkuję tę gumę. Następnie odetnę kawałek linijką. W ten sposób. Wezmę taki kawałek i nałożę je na siebie. Tak to ma wyglądać. Teraz je zwinę. Dobrze, znów biorę linijkę i przecinam słodkości na pół. Super, wezmę teraz jeden kawałek i przymocuję na spince. Wygląda jak kwiatuszek. Rozłożę tylko płatki. I gotowe, uroczy. Założę je jeszcze na włosy. O tak, udało się. Można wracać na imprezkę. Czekaj. Tu nic, tu też nic. Chwila, co ty masz na głowie? Tylko spinki. No to wchodź. Tak, udało się. Pora coś przekąsić. Pycha. Resztę zostawię na później. No dalej, dawaj, dokop jej. Nie wierzę, że przegrałam. Liczyłam na zwycięstwo. Tak ciężko pracowałam. Co za zmarnowany dzień. Momencik. Wiem, co poprawi mi humor. Przekąski. Czekolada zawsze pomaga. O nie, co za pech. Och, o co tu chodzi? Zakaz jedzenia i picia? Nie, nie ma mowy, nie zgadzam się. Potrzebuję wsparcia. Okej, od czego by tu zacząć? O, chyba od odebrania telefonu. Hej, co tam? Co? Okej, jasne, zajmę się tym, nie ma sprawy. Do zobaczenia. Okej, jak mogę jej pomóc? Przecież nie wejdę tam po prostu z przekąskami. Muszę coś wymyślić. Hej, to może się sprawdzić. W porządku, biorę was ze sobą, chipsy. Schowajcie się tutaj z przodu. Wezmę też cukierki. Przyczepię je tu. Okej, tyle smakołyków powinno wystarczyć. A teraz kurtka. Powinna zakryć przekąski. Muszę ją tylko zapiąć. O tak, wyglądam na napakowaną. Hej, mała. Słyszałam, że potrzebujesz pomocy. Ło, ale jak to? Imponujące, co? Hej, patrz na to. To nie mięśnie, tylko słodkie i słone pyszności. Dzięki nim wróci ci dobry humor. O tak, cukier mi pomoże. Kocham go. W porządku, jestem gotowa na kolejną rozgrywkę. Uwaga, jestem z powrotem. Patrzcie na te mięśnie. Chcę rewanżu. Jesteś gotowa? Uff, nie jest łatwo. Tak, wygrałam, pokonałam ją. Jestem super. Co? Nie wierzę, że przegrałam. Uch, beznadziejny dzień.
stać? Macie przy sobie jakieś jedzenie? Czemu się tak spóźnia? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Jupi! Chodźmy! Serio? Nie widzicie znaku? Nie wpuszczę was z tym tortem! Że co? To nie fair! Czekaj, mam pomysł! Patrz, teraz to nie tort, tylko kapelusz! Wow, ale słodki! Teraz na bank wejdziemy! Znowu wy! Nie ze mną te numery! Muszę was sprawdzić! O, ale fajny kapelusz! Dobrze, możecie wchodzić! Tak, udało się! Zaczynamy imprezę! Juhu! Urodziny w klubie! Skosztujmy tego ciasta! Ale pyszny tort! Spróbuj! Pewnie! Dzięki! Faktycznie jest dobry! Takie urodziny to ja rozumiem! Ała! Mój paluszek! Tak, tak. Na pewno bardzo boli. Proszę, to cię powinno rozweselić. Co to jest? Czekolada? W szpitalu obowiązuje zakaz jedzenia. Chodź no, zbadajmy tego twojego kciuka. Dlaczego nie chce się ruszyć? Nigdy o mnie nie zapomnij! Szkoda, że nie może tego zjeść. Uda mi się ją jakoś przemycić? Tylko sobie myję podłogę. Ej! Co ty masz w tym wiaderku? Zabieraj mi to stąd! Nie, to się nie uda. Może powinnam... Wow! Dobra jesteś! Zaraz! Zatrzymaj się! Nie wnosimy jedzenia! To chyba też się nie uda. Wiem! Ile mam tu pieniędzy? Kawa na ławę! Pomożesz mi to przemycić? Wow! Jestem bogata! Ej! Nie pozwoliłam ci wchodzić! Nie, nie będę ryzykować. Kończą mi się pomysły. Tak, słucham. Już idę. Genialne! Wiem, co robić. Ze szpitalnym jedzeniem chyba mogę wejść? Śmierdzi znajomo. Proszę wchodzić. Matko, ale smród. Na co się patrzysz? Ej, przyniosłam ci coś. Co? Przecież to śmierdzi. Wiem i bardzo dobrze. Mam nawet łyżkę. Zaufaj mi. Hej, a to co? Przyniosłaś mi czekoladę? O nie, chowaj ją! Jak się dzisiaj czujemy? Głodny? O matko, ale obrzydlistwo! Uch, nie dziwię się. Muszę zrobić obchód. Jak mamy to teraz ściągnąć? Może dosięgnę, jak podskoczę. Przestań, przecież tak właśnie złamałeś sobie kciuka. Czekaj tu, wiem co robić. Miotłą będzie bezpieczniej. Bardziej w lewo. Nie, na drugie lewo. Dobra, jednak nie. Mam jeszcze jeden pomysł. O, mój kciuk! Szybko! Co tu się dzieje? Tylko się rozciągam. W końcu sport to zdrowie. Co jest? To twoja sprawka! Muszę wszystko rozpisać. Och, czegoś tu brakuje. Uwaga, bo nadjeżdża ninja. Witaminki? Żarcik, to coś lepszego. Najpierw rozpuściłam kilka żelków, a potem wlałam miksturę do blistra. Tyle nie za dużo. Na koniec zakryłam wszystko folią aluminiową. Super! W ogóle nie widać różnicy. Teraz wystarczy tylko podmienić. Wspaniale! Ninja, odwrót. Dobrze? Wszystko? Chyba
chyba tak. Dzień dobry, przyniosłam witaminki. Co? Znowu tabletki? Proszę mi się tu nie dąsać. Szybciutko do buzi. A dobra jest chociaż. Masz wyzdrowieć, a nie wybrzydzać. Och, okej. Och, całkiem smaczna. Mogę dostać więcej? Proszę bardzo, ktoś tu chce szybko wyzdrowieć. Zgadza się? Ani kroku dalej, to imprezka bez jedzenia i picia. O nie, wyrzucił go za wnoszenie jedzenia. Co zrobić ze słodyczami? Zjem je wszystkie. Jakie pyszne. O, ukryję kilka tutaj. W rękawach i w skarpetkach. Okej, to na pewno zadziała, wchodzimy na imprezę. Niech spojrzę. Ma pani przy sobie produkty spożywcze? Chyba pani żartuje, widzę słodycze. Słodycze to element kostiumu. Proszę się wynosić. Czemu mi nie uwierzył? Hej, momencik, może wieniec z kwiatów mi pomoże. Okej, najpierw je rozetnę. Tak jest, teraz rozłożę je na części. Pa, pa, kwiatuszki. No i proszę, to już ostatni. Został mi sznurek od wieńca. Rozciągnę go tak, żeby leżał prosto. Teraz oczywiście poprzyczepiam cukierki. Ułożę je równo wzdłuż sznurka. O tak. Tak, zapełnię nimi cały sznurek. Ile tu słodyczy? Pycha, odpowiednio je pozaginam. Będą jak wstążki zwisające ze sznurka. Okej, dodam ich jeszcze trochę. Uwielbiam słodycze. A potem oczywiście przypnę kwiatki. W końcu musi wyglądać przekonująco, bardzo ładnie. Okej, chyba całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy. Tak, wyszło naprawdę ładnie. Jestem genialna. Hej, mogę wejść na imprezę? To znów ta sama dziewczyna. Niech nam się przyjrze. Dobrze, piękna stylizacja. Ale najpierw limbo. Przechodzimy, da pani radę. Świetna zabawa. Matko, jakie to trudne. Muszę doładować energię słodkościami. Nic nie zauważył. Pyszności. Teraz mogę tańczyć do rana. Impra, impra, impra. Dzień dobry, przyszłam do koleżanki na urodziny. Dobrze, ale nie z tym tortem. Nie wolno przynosić jedzenia do szpitala. Proszę mi to natychmiast oddać. Ale to dla koleżanki. O nie, balony. Och, ale wredna baba. Wszystkiego najlepszego. Wow, ale niespodzianka. Przyniosłam ci coś. O, i przemyciłam dla ciebie tę cudeńka. Pycha. Patrz, to cukierkowa bransoletka. Weź jedną, bo pielęgniarka zabrała mi twój tort. Wow, ale sprytne. A taką miałam ochotę na słodycze. Szpitalne jedzenie jest do bani. Hej, mam pomysł. Podpiszę ci się na gikcie. Teraz będzie o wiele ładniejszy. Podoba mi się. Dobry, to mój cyfrowy bilet do kina. Wszystko się zgadza, miłego seansu. Dzień dobry, ja na film, oto mój bilet. Muszę sprawdzić pani torebkę. Pan tak na poważnie? Proszę, wszystko wyrzucę. I tyle, nic więcej przy sobie nie mam. Co? Tu są słodycze, konfiskuję je. Wredota. Taką mam pracę. No nie, ochroniarz każdego przeszukuje. Ale może uda mi się coś wymyślić. No przecież, wykorzystam kosmetyki. To świetne rozwiązanie. Najpierw pozbędę się prawdziwych produktów. Teraz karton z napojem. Wypiję go w kinie. Wciągnę trochę do strzykawki. Okej, tyle wystarczy. Teraz wleję do buteleczki na błyszczyk. Wcisnę, ile się zmieści. Już. A teraz nałożę nakrętkę. Muszę dobrze dokręcić, inaczej wycieknie mi w torebce. No dobra, na pewno nie zauważy, że to nie makijaż. Mogę tym pozmarować usta. Jest pyszne. Dobra, lecimy na film. Proszę nic nie mówić, wiem, że chce pan przeszukać moją torebkę. Spokojnie, wyjmę wszystko, żeby to panu ułatwić. Tak, miałam dużo słodyczy, proszę je zabrać. Prosto do kosza, pa pa. Ale to są kosmetyki, mogę je zatrzymać?
Lubię mieć dobrze nawilżone usta. To mnie najmniej interesuje. Zapraszam. Super, dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Ha, co za śmieszna sytuacja. Tak, udało mi się wnieść sok do kina. A skoro o nim mowa, to chętnie go skosztuję.